Szanowni Państwo, serdecznie witamy przedstawiciela Ministerstwa Finansów, pana wiceministra Piotra Patkowskiego tutaj w powiecie lubartowskim. Chcemy podziękować za kolejne rozdanie z Polskiego Ładu. Łącznie powiat lubartowski dostał ogromne pieniądze, wszystkie gminy, więc cieszymy się tym i chcemy to podać do opinii publicznej. Kilka dni temu miałem okazję na Lubelszczyźnie mówić, że współpraca na linii rząd-samorządy to jest taka sztafeta 4×400, chociaż wczorajsza decyzja Komisji Europejskiej trochę nam tą sztafetę zaburza, bo dochodzi piąty element, ale zaburza w stopniu pozytywnym. Te cztery elementy to po pierwsze wsparcie właśnie w ramach funduszu Polski Ład, Fundusz Inwestycji Strategicznych. Druga to wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trzecia to wsparcie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Czwarta, bardzo ważna, istotna i też wzbudzająca najwięcej dyskusji, jak rozmawia się z samorządowcami, czy bardzo dużo dyskusji, jak najwięcej, to na pewno bardzo istotna jest ta kwestia, czyli stabilizacja dochodów bieżących samorządów, bo oczywiście mówimy dużo o inwestycjach, mówimy często o jednorazowych, poważnych zastrzykach finansowych od rządu dla samorządów, ale też pamiętamy o tym, że te inwestycje potem są utrzymywane już nie z dochodów i wydatków inwestycyjnych, ale z dochodów i wydatków bieżących. Stąd już tutaj kilka miesięcy temu deklarowałem, że nie zapomnimy o tych dochodach bieżących samorządów, że nawet w przypadku dalszych zmian w dochodach z podatku PIT czy CIT państwo będzie te ubytki rekompensowało i tak jest. I nawet po reformie, która wejdzie 1 lipca systemu podatkowego, te kolejne ubytki będą wyrównywane z budżetu państwa. I piąta rzecz, która doszła wczoraj, czyli środki z Krajowego Programu Odbudowy, które oczywiście trafią przede wszystkim do polskich obywateli i do polskich samorządów. Więc te pięć działań, które realizujemy. Ale oczywiście to są wszystko duże liczby i skala makro, a w ekonomii jest tak, że zarówno ważna jest skala makro, jak i mikro. I o tej kwestii mikro chciałbym parę słów powiedzieć. Po pierwsze, i o tym pewnie będzie mówiła pani starosta, łączna kwota dla wszystkich samorządów w powiecie lubartowskim to jest 156 milionów tylko z tego naboru polsko-ładowego. Oczywiście to się dzieli tutaj na starostwo, jak i na wszystkie gminy. Warto też wspomnieć, pewnie pani starosta o tym powie więcej, że gdy zsumujemy, ile dostało samo starostwo z pierwszego i drugiego naboru, to myślę, że tutaj możemy mówić o rekordowych wynikach, nie tylko na tle Lubelszczyzny, ale i na tle Polski. Ale też warto wskazać, że oczywiście środki, czeki, przelewy to jest bardzo ważny element, ale tylko element zaczynający współpracy. Dzisiaj nieprzypadkowo jesteśmy na tle tego busa dofinansowanego z tego jednego z elementów sztafety, o której mówiłem, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. To jest temat, który ostatnio wzbudził pewne wątpliwości po stronie Platformy Obywatelskiej, partii, która mam wrażenie nigdy nie rozumiała istoty komunikacji zbiorowej, ale ostatnio na ten temat lubi się wypowiadać. No i dzisiaj warto powiedzieć, że powiat lubartowski dzięki temu funduszowi odtworzył 11 linii autobusowych na terenie samego powiatu. Korzysta z niego rocznie 33 tysiące pasażerów, więc to jest realny wymiar wsparcia, który z tego jest i można tutaj pani staroście tylko pogratulować i powiedzieć wprost, można. Można we współpracy z samorządem, rządu i samorządu odtwarzać linie autobusowe, powodować, że ta Polska, która zwijała się także w wymiarze komunikacyjnym, może się rozwijać. W powiecie lubartowskim rozwija się 11 otworzonych linii autobusowych, 33 tysiące pasażerów, które z tego skorzysta. Oczywiście apetyt i potencjał na więcej, ale ten bus dzisiaj jest symbolem tego, że programy rządowe, programy samorządowe działają w praktyce. Tak działa Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jak działa Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, widzi każdy, kto nimi jeździ. A miejmy nadzieję, że już niedługo zobaczymy także, jak w praktyce wygląda Fundusz Polskich Inwestycji Strategicznych. To zależy w dużej mierze od samorządowców, ale nie mam wątpliwości, jak patrzę na świetnego starosta, jakim jest pani starosta Zybała, i na równie świetnych wójtów, burmistrzów, którzy dzisiaj nam tu towarzyszą. Nie mam wątpliwości, że te wszystkie połączone efekty będzie widać jeszcze ze wzmocnioną energią w przyszłości. Dziękuję. Powiat lubartowski w ostatnich dwóch rozdaniach około 38 milionów złotych dostał na inwestycje. Więc rzeczywiście, tak jak pan minister wspomniał, to jest ogromna skala. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek takowa była, zresztą patrząc chociażby wstecz na finanse.
Podwoiliśmy budżet powiatu, ale to właśnie dzięki inwestycjom, bo te inwestycje są ogromnym zastrzykiem, mówię tutaj, dla naszej społeczności. Jeżeli chodzi o bus, który tutaj stoi, rzeczywiście nasi pracownicy, nasi mieszkańcy apelowali o to, żeby odtworzyć połączenia, bo byli wykluczeni. Po prostu nie mogli dojechać do miasta, do starostwa, do gminy, żeby załatwić swoje sprawy, do lekarza, do sklepów czasami. Zwłaszcza są to osoby, które nie posiadają środków lokomocji. I takie prośby nadal spływają do nas, żeby kolejne linie odtwarzać i rzeczywiście czynimy starania, żeby kolejne linie mogły być uruchomione. Dlatego też to nie jest żart. Autobusy jeżdżą, są rozkłady jazdy i rzeczywiście tutaj wypełniają swoją rolę. Także dziękuję serdecznie także za to wsparcie. Powiat lubartowski korzysta z tego, co rząd przygotował. Staramy się brać pełnymi garściami. Myślę, że także samorządowcy. No i dzięki temu żyje nam się lepiej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja w imieniu samorządowców chciałam parę słów powiedzieć. Byłoby ciężko gminom w powiecie lubartowskim odbudować się. W tej chwili realizujemy te projekty, które były dobrze rozpatrzone pozytywnie w pierwszej turze Polskiego Ładu. Teraz dostaliśmy znowu bardzo, bardzo duże środki. Chciałam podziękować, powiedzieć, że współpraca między starostwem a gminami, jak również między gminami a rządem i posłami ziemi lubelskiej układa się bardzo dobrze. Czujemy to wsparcie, szczególnie w tych inwestycjach, które już zaczynają być widoczne. Przejeżdżając przez powiat lubartowski przecież widzimy, co się dzieje. W każdej gminie widać odbudowę. Dziękujemy bardzo, bo jak wiemy, bez tych środków gminy, szczególnie taka gmina wiejska jak moja gmina Uścimów, naprawdę miałaby bardzo, bardzo duży kłopot z realizacją chociażby inwestycji, które dostaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. A cóż dopiero mówić o dodatkowych inwestycjach. Także ja bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście nieskromnie powiem, że proszę o więcej, a przede wszystkim dziękuję za współpracę. Dziękuję.